Witajcie kochani w kolejnym odcinku na moim kanale Angie's Style. Dzisiejszy odcinek z serii Cudze chwalicie, swego nie znacie. Jestem obecnie w Krynicy Morskiej i chciałam Wam powiedzieć o miejscach tutaj właśnie, które warto zwiedzić, odwiedzić, a także gdzie warto zjeść. Bo jak wiecie, przy dzisiejszej inflacji, przy tych cenach, dobrze zjeść smacznie, niedrogo, dobrze. Ale również jest jeszcze jeden tego plus, żeby była miła obsługa. Bo czasem możemy najeść się do syta, a ktoś potraktuje nas bardzo nieładnie. Albo i jedzenie będzie niesmaczne, i obsługa niemiła. Także lepiej wejść sobie właśnie przed wyjazdem albo na czyjś kanał, albo wyszukać czegoś właśnie w internecie. A przede wszystkim opinie w Google zazwyczaj są takie wiarygodne. I tam właśnie dowiedzieć się na temat, gdzie warto zjeść. Ludzie od jakiegoś czasu naprawdę uwielbiają dawać opinie, jak obsługa jest przemiła, to ludziom chce się tam wejść, chce się napisać parę zdań o danym miejscu. Natomiast również kiedy jest źle i niesmacznie, to powiem Wam szczerze, że ludzie wchodzą tam częściej. Także jeżeli nawet będzie 70 opinii, to już jest sprawdzone, naprawdę. Jeżeli będzie 70 opinii i będzie 4 i 9 gwiazdek, to znaczy, że knajpa jest generalnie prawie że rewelacyjna. Natomiast może być tak, że nie będzie po prostu więcej opinii. Opinia będzie, no jakby powiedzieć, nie wiem, no na przykład 4-1 czy 3-9 i okaże się, że rzeczywiście jest tam po prostu bardzo słabo, ponieważ z 1000 takich opinii czy z 2000 ta średnia już nie będzie taka sama jak z 70, prawda? No czysta matematyka. Także zachęcam Was do tego, żeby korzystać właśnie z takich przewodników w internetach, aby no nie naciąć się, tak jak my zrobiliśmy to właśnie tutaj, w Krynicy. Jeżeli chodzi o Krynicę, to zrobiłam sobie taką małą ściągę, bo troszeczkę zbieraliśmy paragony. Nie, absolutnie nie szukaliśmy paragonów z grozy, aczkolwiek na jednym mieliśmy rybę za 200 zł. Ważyła 900 gram, co prawda, i to już było gotowe, ugotowane danie. Natomiast gdybyśmy chcieli, moglibyśmy wstawić taki paragon i powiedzieć: Boże, nad morzem ryba kosztuje 200 zł. Ale kochani, trzeba doliczyć pracę, trzeba doliczyć prąd, trzeba doliczyć kucharza, kelnera, miejsce, no tak naprawdę podatki i wszystko. I ta ryba nie wychodzi wtedy tak drogo. Także z mojej ściągi tutaj, co ja polecam? Jeżeli chodzi o knajpy i różnego rodzaju miejsca, gdzie można dobrze zjeść, to na pewno Karczma Rybna jest numerem jeden tu w Krynicy. Byliśmy tam aż dwa razy i nie wiem, czy jutro też nie pójdziemy na śniadanie. Przemiła obsługa, prawdopodobnie też szef, bo był tam pan, który wyglądał troszeczkę może na menadżera albo i na szefa. Natomiast również powiedział nam do widzenia z uśmiechem na twarzy. Obsługa przemiła, każde życzenie, o co prosiliśmy, a nie były to jakieś wymyślne rzeczy, po prostu na przykład nie wiem, zamiana frytek na coś tam, wszystko było spełnione, nie dawanie surówki na talerz. W tej po prostu karczmie nie było z tym problemu, wręcz przeciwnie. I to jest właśnie Karczma Rybna na ulicy Spacerowej, którą mogę serdecznie Wam polecić. Pysznie, niedrogo i przyjemnie, a obsługa to już w ogóle hard level, high level, przepraszam. Bar Koga na ulicy Gdańskiej. To jest taki bar na statku. Muszę Wam powiedzieć, że niesamowite miejsce, niesamowity wystrój. Obsługa również przemiła, dania przepyszne. Ceny troszeczkę droższe niż w Karczmie Rybnej, ale uwierzcie mi, że warte swojej ceny. Jeżeli chcecie zjeść naprawdę pyszną, smaczną rybę, za którą nie będzie Wam szkoda wydać chociażby nawet 200 zł, to możecie tam iść. Ale oczywiście to są ceny za ogromne porcje, także no nie sugerujcie się tymi paragonami z grozy, bo naprawdę nad naszym polskim morzem nadal nie jest wcale tak drogo, a mówię to ja. Kolejna karczma, w której jedliśmy dzisiaj, to w sumie Karczma Krynicka na Portowej, ale to już jest taka, w sumie było smacznie, było dużo, było niedrogo, ale to już jest troszeczkę jakby dla nas niższy poziom niż te dwie wcześniejsze. Fajne miejsce też do odwiedzenia, gdzie jest i karaoke, i muzyczka, i dobra pizza, i można napić się fajnego drinka. Jeżeli chodzi o ceny, to nie są już wcale takie małe, bo drinki były droższe niż na plaży. Natomiast sama atmosfera jest bardzo fajna i jest tam przede wszystkim też karaoke. Gdybyście chcieli się rozerwać, to Burczy Brzuszek na głównej ulicy.
Dodatkowo mogę polecić fajny sklep, niby Odido, ale tak naprawdę Delikatesy Usita na ulicy Rybackiej, również bardzo miła obsługa, bardzo duży asortyment jak na niewielki sklep, wydaje mi się, że wszystko było dość świeże, wszystko co kupiliśmy było smaczne i po prostu naprawdę, jeżeli macie ochotę zrobić gdzieś zakupy, to ten sklep naprawdę i cenowo i jakby lokalizacja jest bardzo fajna, także śmiało możecie robić tam zakupy. Oczywiście po raz kolejny przypominam, że moje odcinki są szczere, ja nikogo nie promuję, nie zarabiam na tym pieniążków, to są opinie po prostu moje ze szczerego serca, co mogę Wam polecić, co odradzić, abyście się nie zrazili, jak wejdziecie do jakiejś knajpy, czy restauracji, czy karczmy, zapłacicie za jakieś jedzonko i okaże się, że ktoś na przykład Was wyrzuci, ale do tego zaraz dojdziemy. Co jeszcze warto odwiedzić? No koniecznie Latarnię Morską. Naprawdę, wstęp dorosły 9 zł, dziecko 7. Nie jest ona wysoka, bo 20 parę metrów, ale widoki przepiękne. Z jednej strony w Krynicy jest morze, z drugiej strony mamy Zalew Wiślany. W związku z tym, będąc na tej latarni, chociaż wchodzi się po dość stromych schodach betonowych i trzyma się metalowej rączki, to naprawdę jest dość bezpiecznie, wpuszczane jest kilka osób, one wchodzą na górę, zwiedzają, później jak zejdą, dopiero jest wpuszczana kolejna partia, także nie ma obawy przed tłumem, że ktoś kogoś zepchnie. Dzisiaj weszło z nami naprawdę 8-letnie dziecko, które ma lęk przed takimi rzeczami, a mimo wszystko się udało, także polecam serdecznie, bo piękne widoki, niedrogo, więc Latarnia Morska numer 1, jeżeli chodzi o Krynicę Morską, koniecznie na liście do zwiedzenia. No oczywiście może warto zobaczyć, tak, bo jest naprawdę tutaj fajne są plaże i też bary, w tych barach nie jest drogo, można sobie naprawdę bardzo smaczny też obiad zjeść. My akurat nie jedliśmy, ale widziałam, jak inni zamawiali, że bardzo smaczne jedzenie, bardzo fajne drinki, niedrogie, tak naprawdę ceny jak na mieście, a jecie przy plaży. Luna Park oczywiście, byliśmy na Diabelskim Młynie, przepiękne również widoki, aczkolwiek morza nie widać. Troszeczkę się zasmuciłam, bo myślałam, że na tym właśnie Diabelskim Młynie zobaczymy morze, ale jednak było za nisko, także widać widok tylko na zatokę, ale bardzo wolne trzy obkrążenia na górze, na chwilę się zatrzymywało koło, więc można było sobie przez chwilę podziwiać. Kawiarnia Donald, też byliśmy tam na kawie. Ja jestem kawoszem, wiecie o tym z moich odcinków, no i muszę przyznać, że kawa mnie nie zachwyciła. Jeżeli chodzi o lody, to były dość smaczne, bo moja córka je jadła. Niby kawiarnia ma opinię i 4,1 gwiazdek, czy jak to tam się liczy na Google, ale mnie jakoś nie zachwyciła. Samo wnętrze, sama obsługa kelnerska, tak, bardzo sympatycznie, bardzo fajnie. Natomiast czy to jest najlepsza kawa w Krynicy? Nie powiedziałabym. Natomiast jakby nie ma tragedii, może tak. Czego nie polecam? Nie polecam, kochani. Ja miałam powiedzieć o pewnym barze przy plaży, ale wiecie co, rozmyśliłam się. Nie będę o tym mówić, to już mało ważna rzecz. Po prostu przygotujcie się, że na wakacjach, mimo że zostawicie dużo pieniążków w jakichś barach, restauracjach czy hotelach, możecie napotkać pewne niedogodności. Powiem Wam szczerze, że mi się urlop nie zaczął do końca fajnie. Zgubiłam klucz, o czym mówiłam w swoim odcinku już. Gdzieś tam były też inne nerwy, dodatkowe jakieś rozczarowania również miejscem noclegowym, o którym również nie będę wspominać, nie będę robić reklamy ani antyreklamy, bo po mniejszych czy większych dyskusjach doszliśmy do jakiegoś konsensusu, więc nie ma sensu tutaj, słuchajcie, psuć komuś opinii albo też zachęcać do pobytu w tym miejscu, no bo po prostu nie zachęcę. Natomiast musicie przygotować się na to, że nie zawsze będzie tak, jakbyście tego chcieli, więc przygotujcie się na to i moja taka rada, zostawcie nerwy na wodzy, bo ja troszeczkę chyba przesadziłam, bo jestem bardzo emocjonalna, no i mogłam zepsuć sobie wakacje. Na szczęście jutro wyjeżdżamy, a na chwilę obecną jest wszystko fajnie, a pogoda tak naprawdę w sumie dopisała, oprócz tam jednego dnia popadał deszczek. Na początku przyjechaliśmy, no i w sumie wczoraj było tak różnie, ale naprawdę nie było najgorzej. Natomiast czego nie polecę? Nie polecam Wam, kochani, takiej pseudo-restauracji, bo rzekomo nazywało się to restauracja, ale to zdecydowanie restauracją nie jest. Nazywa się Porto Marina na ulicy Lotników. Jeżeli tam byliście,